Witam serdecznie wszystkich na dzisiejszym webinarium. Dzisiaj będziemy rozmawiać na temat cyberbezpieczeństwa. Jest to temat, z którym na pewno wszyscy mamy na co dzień dużo do czynienia, pewnie wiele różnych wątpliwości, ale też ważnych doświadczeń. Mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie pomoże wątpliwości rozwiać i pomoże poczuć nam się trochę pewniej z cyberbezpieczeństwem, na tyle pewnie, żeby też móc to podawać dalej osobom zgromadzonym w naszych społecznościach. Ale jeszcze zanim przejdziemy do tematu, chciałabym jeszcze raz, bo dziś jest ostatnie z serii webinarium Spółdzielni Otwartej Edukacji, chciałabym jeszcze raz skorzystać z tej okazji, żeby zaprezentować nasz portal, w którym znajdziecie dobre praktyki i scenariusze i opis metody, w której pracujemy w Spółdzielni Otwartej Edukacji. Mam nadzieję, że widać teraz mój ekran. I tutaj chciałam tą stronę pokazać. Także znajdujemy się aktualnie na stronie głównej, tutaj mamy metodę i katalog dobrych praktyk. Zapraszam do Biblioteki Spółdzielni Otwartej Edukacji i do zapoznania się z naszym wstępem. A tutaj zarówno z poziomu tych kafelków kolorowych, jak i tutaj w zasobach można przejrzeć właśnie te zasoby, które na tej stronie udało nam się z Waszą pomocą zgromadzić. I mamy tutaj przewodnik po metodzie, gdzie znajdziecie opis metody Spółdzielni Otwartej Edukacji, jak to się zaczęło, czym jest otwartość, dlaczego warto otwierać oraz również krótki przewodnik po prawie autorskim oraz quiz, czy otwarte zasoby edukacyjne są dla Ciebie. To tak w telegraficznym skrócie przechodzimy do dobrych praktyk Spółdzielni Otwartej Edukacji. To jest taka publikacja, którą przygotowały i przygotowali uczestnicy Spółdzielni Otwartej Edukacji. Być może również są oni tutaj z nami na spotkaniu. Jest to zbiór różnych praktyk i propozycji różnych aktywności, które w bibliotekach można przeprowadzić. Jest tu również materiał o bezpieczeństwie w sieci i bardzo, bardzo wiele różnych tematów, więc zachęcam do przejrzenia tego, co tutaj mamy. Są propozycje różnych działań, są też jakieś takie krótkie zarysy scenariuszy oraz ostatnia rzecz to właśnie są scenariusze warsztatów, takie już pełne, kompletne scenariusze, z których można skorzystać, ale można je też dostosowywać do swoich potrzeb. I tutaj mamy właśnie Małgorzaty Bazan scenariusz na temat cyberbezpieczeństwa, do którego wiem, że Małgorzata będzie się też trochę odnosić podczas dzisiejszego spotkania. Dostępność cyfrowa, o której rozmawialiśmy we wtorek, inne tematy oraz też, przepraszam, dostępność cyfrowa, o której rozmawialiśmy wczoraj, no i inne tematy, więc zapraszam do przejrzenia tych zasobów. No i już po takim krótkim wstępie chciałabym przedstawić jeszcze Małgorzatę Bazan, która jest trenerką edukacji medialnej i cyfrowej. Od lat też pracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej i z Centrum Cyfrowym również współpracowała z nami w Spółdzielni Otwartej Edukacji w Bibliotece. Oddaję Ci głos. Dzień dobry. Chciałam Państwa bardzo serdecznie powitać, a przede wszystkim podziękować, że ten jakże trudny, upalny dzień, kiedy jest niezwykle ciepło, Państwo znaleźli chwilę czasu na to, żeby spotkać się z Centrum Cyfrowym i z Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz ze mną i trochę porozmawiać na temat tego, w jaki sposób uczyć cyberbezpieczeństwa. Jak powiedziała Marysia, ja nazywam się Małgorzata Bazan, z zawodu, pasji, pewnie różnych okoliczności życiowych jestem przede wszystkim trenerką edukacji cyfrowej i medialnej. Pracuję także jako metodyczka i w swoim życiu popełniłam kilka tekstów.
kilkaset. I mam przyjemność rzeczywiście współpracować zarówno z obecną tutaj Aleksandrą, jak i z obecną Marią w Spoedzie, co jest oczywiście ogromną przyjemnością. Ale nie przedłużając, spróbujmy przejść do tematu głównego, czyli do cyberbezpieczeństwa. Samo cyberbezpieczeństwo, i tutaj nie będę odkrywcza, wybrałam definicję z najprostszą, czyli z Wikipedii. Samo cyberbezpieczeństwo to nic innego jak ogół technik, procesów i praktyk stosowanych w celu ochrony sieci informatycznych, urządzeń, programów i danych przed atakami, uszkodzeniami lub nieautoryzowanym dostępem. Czasem mówi się także o bezpieczeństwie technologii informatycznych. Zagadnienie jest niezwykle szerokie, ale gdybym miała je przełożyć na taki nasz codzienny, zwykły język, tak naprawdę, żeby myśleć o cyberbezpieczeństwie, należy myśleć o tak zwanych trzech komponentach. To znaczy o tym, że chronimy swoje urządzenia oprogramowaniem. Druga rzecz to cyberbezpieczeństwo to wiedza, tak? Czyli wiemy, w jaki sposób postępować. Czyli wiemy o tym, że nie klikamy w przedziwne linki, nie korzystamy, logując się do banku z kawiarenkowego Wi-Fi. Ale wiedza to nie wszystko, dlatego że chyba najbardziej takim newralgicznym elementem w rozumieniu cyberbezpieczeństwa są ludzkie zachowania, ludzkie nawyki. I dzisiaj szacuje się, że we wszystkich korporacjach, takich największych korporacjach na świecie, najwięcej rzeczywiście pieniędzy inwestuje się właśnie w dostarczanie wiedzy, ale także utrwalanie określonych zachowań użytkowników sieci. No bo proszę zauważyć, że co z tego, że posiadamy wiedzę na temat tego, iż nie klikamy w linki, no ale jeżeli przyjdzie nam jakiś mail, no to może dlaczego by nie zobaczyć, co jest w tym załączniku, prawda? I te ludzkie błędy, tak, są jakby powodują problemy w zakresie cyberbezpieczeństwa. Jeżeli mam dzisiaj w ogóle mówić o cyberbezpieczeństwie, to pomyślałam sobie, że dekalogu zasad nie będzie. I trochę tak sobie dworuję, trochę się do Państwa uśmiecham oczywiście, dlatego że my oczywiście mamy całą bazę różnych materiałów i o tym powiem na samym końcu. Tutaj pięknie też o tym na początku powiedziała Maria. Jest mnóstwo materiałów w sieci, mnóstwo scenariuszy, lepszych, gorszych. Natomiast wiemy też, tutaj dopowiem, że mamy czy studia podyplomowe z zakresu cyberbezpieczeństwa, mamy różnego rodzaju kursy. Natomiast po takiej metodyki, która zostałaby w sposób bardzo precyzyjny skatalogowana i przeznaczona dla młodych odbiorców, czyli no, na przykład dzieci w wieku no, takim 9 czy 10 lat, tak? To są bardzo wdzięczni, ale trudni odbiorcy warsztatów, to nie ma. Wobec czego dekalogu nie będzie, aczkolwiek wszystko, co będę mówiła, będzie opierało się na moich doświadczeniach związanych z prowadzeniem zajęć z zakresów cyberbezpieczeństwa. To są najrozmaitsze zajęcia dla różnych grup wiekowych.
Ponieważ miałam w swoim życiu i mam przyjemność pracować zarówno z dzieciakami. Ostatnio tak mi się trafia, że właśnie druga, trzecia klasa szkoły podstawowej, ale również, tak jak w tej chwili, pracuję z osobami, z państwem, czyli z osobami dorosłymi. I to też jest, ta prezentacja i to, co zaproponuję dzisiaj Państwu, jest wynikiem też moich jakby rozmów z moimi koleżankami, kolegami, przyjaciółmi, trenerami edukacji cyfrowej i medialnej. I pytałam ich po prostu o doświadczenia i o to, co jest w ich pracy najłatwiejsze, najtrudniejsze, z czym spotykają się na co dzień. Więc dekalogu nie będzie, ponieważ zasad jest 9, proszę Państwa, a nie 10. I przechodząc do pierwszej zasady, mogę powiedzieć, że najważniejsza rzecz, którą my jako prowadzący zajęcia możemy przekazać odbiorcom i odbiorczyniom, to łagodność i spokój. To znaczy, chodzi o to, abyśmy nie demonizowali internetu. Chodzi o to, abyśmy nie mówili, jak internet jest straszny, co może w tym internecie czekać młodego człowieka i żebyśmy tym internetem po prostu młodych ludzi nie straszyli. Bo po pierwsze, to nie działa. Żyjemy w takich czasach, w których dzieciaki, uwaga, w przedszkolach, co było dla mnie dużym zaskoczeniem, mają już swoje telefony komórkowe. Myślę, że to nie jest najlepsze rozwiązanie, ale tak właśnie postępują rodzice. I jeżeli dziecko ma telefon komórkowy, to najczęściej ma także dostęp do sieci, czyli ma po prostu w kieszeni mały komputer. I absolutnie nie jesteśmy w stanie odwieść ich od tego pomysłu, aby od tych pomysłów związanych z tym, aby nie korzystały z internetu, bo korzystać będą. My mamy przede wszystkim mówić o cyberbezpieczeństwie. I cyberbezpieczeństwo jest zupełnie czymś innym w zasadzie niż cyberzagrożenia. Ja zawsze się śmieję, że jestem to osobą wiekową, mam ponad 40 lat, wobec czego pamiętam takie czasy, kiedy rozpoczynałem pracę jako nauczycielka. Był to rok 2002. Mniej więcej w okolicach tego roku pojawiali się w szkołach właśnie policjanci albo strażnicy miejscy, którzy przychodzili na lekcje wychowawcze i mieli takie pogadanki dla dzieciaków. I oni zawsze wtedy mówili o cyberzagrożeniach. I mówili o tym, że najlepiej, aby te dzieci nie włączały komputerów, ponieważ no, wszystko się może wydarzyć. Ktoś może im zhakować komputer, mogą narazić się na pornografię dziecięcą, tak? I tak dalej, i tak dalej. Natomiast w tych pogadankach, które no, rzeczywiście miały jakiś pewien cel edukacyjny, jak na tamte czasy, pewnie wcale nie były takie złe, tak? To jednak zabrakło tego elementu cyberbezpieczeństwa, czyli związanego z tym, aby mówić młodym ludziom, w jaki sposób uchronić się przed siecią, czy nie przed siecią, tylko przed zagrożeniami w sieci, tak? Nie było tutaj tych elementów sprawczości, tylko były to elementy związane z takim no, horrorem po prostu. I w tej chwili, jeżeli chodzi o metodykę pracy z cyberbezpieczeństwem, czy w ogóle z zagadnieniami bezpieczeństwa w sieci, idziemy nie w kierunku straszenia, tylko w kierunku zabezpieczania jakby młodzieży, i dzieci i młodzieży. I dlaczego to jest ważne też, bo Państwo jesteście bibliotekarzami, bibliotekarkami, przepraszam, nauczycielami, nauczycielkami, edukatorami, edukatorkami,
I Państwo śledzicie też podstawy programowe i wiecie Państwo doskonale, że no nie tylko w tej obowiązującej szkole ośmioletniej, ale w tej poprzedniej, gimnazjalnej, cyberbezpieczeństwu poświęcano stosunkowo niewiele czasu, uwaga, na lekcjach informatyki, ale też pewne zagadnienia, na przykład dotyczące to takich agresywnych zachowań w sieci, pojawiały się na zajęciach z etyki chociażby, tak? To jest stanowczo za mało czasu, tak? A to są zagadnienia po pierwsze niezwykle ciekawe, a po drugie młodym ludziom niezwykle potrzebne. Tutaj zawsze też podczas zajęć pokazuję być może znaną Państwu trylogię doktora Jakuba Szamałka, która mnie absolutnie fascynuje. To nie jest literatura oczywiście wysoka. To jest literatura, którą można by określić jako popularną, ale pokazuję to jako ciekawostkę, dlatego że wtedy, kiedy Jakub Szamałek no już kilka lat temu wydawał kolejne tomy tej trylogii, pisał ją jako książkę no, o charakterze trochę lenowskim, to znaczy science fiction po prostu. Natomiast kiedy kończył trzecią część, to już przyznał się, że w zasadzie to, co napisał, stało się rzeczywistością. Pierwsza część tej książki mówi właśnie o cyberbezpieczeństwie i o tym, jak łatwo wysłać komuś zdjęcie, jak łatwo później doprowadzić do tego, że to zdjęcie w zasadzie zrujnuje komuś życie, tak? Druga część opowiada, to być może Państwo wiecie, jeżeli czytaliście, o sterowaniu opinią publiczną w internecie, a trzecia część mówi o sztucznej inteligencji. Natomiast pokazuję tę trylogię właśnie po to, żeby uświadomić sobie, jak szybko te zmiany w myśleniu, w zmiany technologiczne też, jak szybko idą do przodu. Bardzo ważne, tak mi się przynajmniej wydaje, jest to, że wszystkie badania współczesne pokazują, że dzisiejsze dzieciaki, te, które na przykład no, dzisiaj są w szkołach podstawowych, tak, za te 20-30 lat będą wykonywać zawody, których nazw dzisiaj nie jesteśmy w stanie jeszcze wymyśleć. Będą pracować w sieci, z siecią, z najrozmaitszymi programami, aplikacjami, będą tworzyć ten świat technologii. Co oznacza tyle, że zniechęcanie ich do działań w sieci absolutnie jest niepożądane, tak? Należy w taki sposób z nimi rozmawiać, aby koncentrować swoją uwagę na pożądanych zachowaniach, czyli jest to ten trzeci komponent, o którym mówiłam na samym początku, ponieważ już wiadomo, że umiejętność wdrożenia wiedzy, przejście do tej praktyki, tak, będzie jedną, czy już jest, a z pewnością też będzie, jedną z takich najbardziej pożądanych kompetencji, jeżeli chodzi o przyszłość, pracę tych młodych ludzi i tak dalej. Z drugiej strony w tym niedemonizowaniu też nie warto, abyśmy proszę Państwa, mówili im nieprawdę, tak? To znaczy zatajali przed nimi jakieś dane czy jakieś informacje. Trzeba im jasno powiedzieć o skali problemu, czyli chodzi mi tutaj o takie wyważenie informacji. To prawdopodobnie są już lekko przestarzałe dane, ale przygotowując się do tego webinaru, powiem szczerze, że nie znalazłam danych
z tego czy z zeszłego roku. Ale mniej więcej te dane, które pokazuję w tej chwili, takie oto, że od 2013 roku codziennie jest wykradanych prawie 4 miliony rekordów, czyli 44 rekordy co sekundę każdego dnia. Proszę spojrzeć na zegar i zobaczyć, że minęło 21 minut naszego webinaru. To jakby te dane pokazują skalę problemu na świecie, tak? Bo to jest świat, to na szczęście nie jest Polska, ale myślę, że dziś mogą być te dane no, trochę wyższe, ale i tak uświadomienie właśnie sobie skali problemu, na przykład tego, że codziennie pojawia się około 230 tysięcy nowych próbek złośliwego oprogramowania. Powoduje, że młodzi ludzie nagle sobie mogą uświadomić, że oto mój komputer, czy mój telefon komórkowy, tak, też został zaatakowany. To znaczy, nikt nie jest absolutnie wolny od tych problemów związanych z zabezpieczaniem i też z dobrymi, właściwymi zachowaniami. No to pytanie, które pozostaje, to jest pytanie, co nas chroni? Trochę o tym powiedziałam, nawyki, zachowania i tak dalej, które określa się mianem higieny cyfrowej. Higiena cyfrowa to taki ogół zachowań, które powodują, ogół zachowań, nawyków, które powodują, że możemy czuć się w pewien sposób bezpieczniejsi, tak? Że możemy czuć się bardziej komfortowo, bo jak powiedziałam przed chwilą, na pewno nie stuprocentowo bezpieczni. Higiena oczywiście nawiązuje, trochę tutaj też uśmiecham się do Państwa, do tego mycia rąk. To znaczy bardzo łatwo młodzieży to wytłumaczyć, że no, tak jak myjemy ręce, prawda, tak jak myjemy ciało, tak jak zmieniamy bieliznę, przepraszam za dosadność, no to tak samo jakby staramy się wdrożyć te nawyki w nasze codzienne zachowania. I teraz, jakie to mogą być nawyki? No na przykład takie, że ustawiamy sobie bezpieczne hasło, że te hasła raz w miesiącu zmieniamy. Jeżeli Państwo pracujecie na przykład w szkołach, to wiecie Państwo, że te systemy dzienników elektronicznych wymuszają na wszystkich, zresztą słusznie, zmianę hasła określonego dnia raz w miesiącu, prawda? No, nie dzieje się to bez powodu. Te zasady czy nawyki to właśnie nie otwieranie załączników, to aktualizacja, to nie zapisywanie na przykład swojego hasła, loginu i hasła do poczty na karteczce post-it i naklejanie tego na ekran komputera na przykład, tak? To wylogowywanie się z swojej poczty. To są nawyki. Jeżeli Państwo planujecie w swojej działalności wychowawczej, dydaktycznej, gdzieś tam rozmawiać o cyberbezpieczeństwie, to wydaje mi się, że kształtowanie tych zachowań związanych z higieną cyfrową jest możliwe na przykład poprzez takie ustanawianie sobie zbioru zasad, tak? I tak najprościej, można po prostu w sali, w której Państwo pracujecie, wywiesić sobie takie zasady, czy na przykład prowadzicie Państwo cykl zajęć i po każdych zajęciach Państwo z dzieciakami czy z młodzieżą dopisujecie kolejną zasadę cyfrowej higieny czy cyfrowego bezpieczeństwa.
No to też jakby powoduje takie wizualne utrwalenie tych zasad w umysłach młodych ludzi. Co jeszcze powoduje higiena cyfrowa? To znaczy utrwalana higiena cyfrowa związana właśnie z tymi bezpiecznymi zachowaniami w sieci powoduje, że dzieciaki, czy uczymy dzieciaki i młodzież sprawczości. To znaczy mówimy im, że mają naprawdę wpływ taki realny, namacalny na to, co dzieje się z ich komputerem, tak? Że, czy z ich telefonem komórkowym. Cały czas tłumaczymy, że no na przykład nie klikamy w te wyskakujące tak zwane pop-upy, czyli okienka, no bo na przykład można sobie zainstalować przez przypadek robaka, który będzie nam nie tylko czynił szkody, ale jeszcze spowalniał komputer i w formie na przykład botnetów łączył się w sieć i tak dalej. Tak, mówimy także na przykład o tym, że w kawiarenkach internetowych no, możemy sobie przeglądać wiadomości, korzystając z Wi-Fi kawiarenki. Natomiast jeżeli sobie popijamy herbatę czy Coca-Colę, to w tej kawiarence no to niekoniecznie logujemy się do banku. A proszę pamiętać, że młodzież w szkołach podstawowych już ma swoje konta bankowe i notabene już bardzo często je ma. I to dość radośnie właśnie korzysta z wszelkiego Wi-Fi, bo Wi-Fi jest za darmo i loguje się oczywiście do swoich kont bankowych. Tak, tłumaczymy te zmiany haseł, tłumaczymy dlaczego na przykład powinniśmy instalować oprogramowanie antywirusowe na telefonach komórkowych, bo są to mini komputery i tak dalej, tak? Wobec czego jakby czynimy uczniów i uczennice odpowiedzialnymi za ten proces dbania o komputer, proces dbania o telefon komórkowy, tablet, czy jakiekolwiek urządzenia też mobilne, tak? I ja powiem Państwu szczerze, że właśnie dlatego tak niezmiernie lubię nauczać kompetencji cyfrowych, ponieważ oczywiście nie mówiąc o tym, że różne przedmioty szkolne są niepotrzebne, bo są jak najbardziej potrzebne, to jest taka dziedzina, w której uczniowie, uczennice mówią, wow, ja coś mogę zrobić, to jest fajne i mogę mieć na coś wpływ, tak? I to ich naprawdę cieszy, to dostarcza im ogromu przyjemności. Oczywiście idąc tym samym tropem, tutaj pokazałam Państwu kod QR, pokazujemy im proste narzędzia. Sprawczość to praca na prostych narzędziach. No przynajmniej rozmawiamy tutaj o szkole podstawowej na przykład. To są takie narzędzia jak na przykład strona internetowa Have I Been Pwned, czyli sprawdzająca, czy mój adres mailowy czy mój na przykład numer telefonu nie wyciekł gdzieś, tak? Jeżeli Państwo macie ochotę, to możecie w tej chwili sprawdzić sobie tę stronę właśnie przez kod QR. I warto na przykład przy tej sprawczości mówić uczniom i uczennicom, że raz na jakiś czas można sobie wpisać swój adres mailowy, żeby zobaczyć, czy te adresy nie wyciekły, tak? Czy coś się z nimi nie stało, czy ktoś nie przejął tych adresów i tak dalej. Ale też na przykład takim bardzo
fajnym narzędziem. Jest narzędzie How Secure is My Password, czyli narzędzie badające bezpieczeństwo mojego hasła. Oczywiście to jest narzędzie, które bada, w jaki sposób program komputerowy, a w zasadzie jak szybko program komputerowy jest w stanie złamać dane hasło. I tutaj dzieciaki i młodzież robią różne rzeczy, bo cała zabawa polega na tym, aby wpisać hasło na przykład Burek 11, no i okaże się, że program potrzebuje, nie wiem, sekundy na to, aby złamać to hasło, tak? Ale potem można bawić się z dzieciakami w najrozmaitsze kombinacje. Tak na marginesie muszę Państwu powiedzieć, że dzisiaj standardem jest już hasło, które zawiera 12 znaków, a tak naprawdę idziemy w stronę już 18 znaków kombinacji dużych, małych liter i znaków specjalnych. No i patrzymy, ponieważ program oczywiście pokazuje ten czas, więc, ale też świeci się na zielono, na przykład jeżeli hasło jest w miarę bezpieczne, i to są takie zabawy, które powodują, uświadamiają dzieciakom, że no po prostu mają wpływ na to, co się dzieje z ich komputerami. Oprócz tego trochę jest z cyberbezpieczeństwem tak jak z innymi przedmiotami, z matematyką, biologią, chemią czy nauczaniem języków obcych. Mianowicie cyberbezpieczeństwo, czy cyberbezpieczeństwo w zasadzie sobie dawkujemy. Czyli jedna lekcja to jest jeden temat, jeden problem, jedna zasada, jeden nawyk. Ponieważ jeżeli zdecydujemy się na to, aby na przykład 45 minut przekazać im najważniejsze zasady, wszystkie, no to właśnie wracając do punktu pierwszego, wyjdą absolutnie nie tylko zaskoczeni, ale zmartwieni po prostu. Przytłoczymy ich nie tylko nadmiarem informacji, ale nadmiarem cyberzagrożeń po prostu. Więc dawkujemy sobie w jakiś sposób tę wiedzę i na przykład bardzo ciekawym pomysłem jest w ogóle prowadzenie lekcji na temat phishingu. Przy czym ten phishing też można sobie rozłożyć na jedną godzinę czy dwie, opowiadając o tym, że jest to zjawisko, które dotyczy nas właśnie wszystkich, tak? Że phishing to jest nic innego, tylko łowienie w sieci tych, którzy dadzą się złowić i że tak naprawdę phishing to próba wyłudzenia danych, które mogą... a w zasadzie zawsze tak jest, że atakującemu do czegoś służą. Być może Państwo wiecie, albo też nie, że mamy dwa takie podstawowe typy phishingu. Pierwszy to taki, kiedy łowimy ryby w stawie, czyli wysyła cyberprzestępca, wysyła jednego maila do... no pewnie tysięcy użytkowników w sieci, licząc na to, że ktoś po prostu kliknie w link dołączony do tego maila, zaloguje się do poczty, zaloguje się do banku i tak dalej. Natomiast drugim typem phishingu jest oczywiście phishing taki w cudzysłowie dedykowany, czyli uderzając już w konkretną osobę, która najczęściej mimo wszystko pozostawia po sobie sporo różnych śladów w sieci. I o tych śladach też będę jeszcze mówić w kontekście prywatności. Ale warto też pokazywać młodym ludziom takie proste schematy, tak? To znaczy też żyjemy w tej kulturze obrazu i Państwo też nie wyobrażacie sobie
godzinnego webinaru bez prezentacji. Więc młodzi ludzie, którzy żyją w tej kulturze obrazu, potrzebują takich schematów, infografik, tak? Potrzebują takich rozwiązań wizualnych. No i mamy tego atakującego, który wysyła maila do ofiary. Ofiara ma zalogować się na stronie, która tak naprawdę nie jest stroną na przykład banku, ale ofiara podaje oczywiście swój prawdziwy login i prawdziwe hasło, które momentalnie są przejmowane przez atakującego. I wtedy, kiedy jakby już nie korzystamy sobie z tego banku, tak? Atakujący ma dostęp do naszego prawdziwego konta, ponieważ wejdzie na prawdziwą stronę naszego banku i zaloguje się naszymi prawdziwymi danymi. Warto też jakby nie straszyć młodzieży tym, że tutaj gdzieś chodzi o to, że ktoś tam wyczyści konto na przykład do zera, tak, że chociaż takie oczywiście przypadki się zdarzają, ale nie wiem, nie warto mówić o tym, że nasze pieniądze znajdą się na Kajmanach i tak dalej, ale warto im na przykład mówić o takich rzeczach, które ich dotyczą, ich codzienności, to znaczy tego, że tacy cyberprzestępcy najczęściej swój dochód opierają o mikrowypłaty, tak? Czyli chodzi o to, że atakujący, mając dostęp na przykład do 100 kont miesięcznie, z każdego pobiera sobie małe kwoty, 2, 5, 10 zł, tak? I to są takie kwoty, na które nie zwracamy uwagi. Wobec czego jakby zasada jest taka, że absolutnie nie klikamy w żadne linki, które wydają nam się dziwne, podejrzane, a już na pewno nie klikamy w linki od odbiorców, których nie znamy. I zaraz Państwu pokażę też taki przykład oczywiście phishingu, czy phishingów, przykładu phishingów, ale z cyberbezpieczeństwem jest, tak jak powiedziałam, tak jak z innymi przedmiotami. To znaczy nauka chemii wydaje mi się bardzo trudna, jeżeli nie zobaczę, że substancja A z substancją B daje kolor zielony na przykład, tak? I tutaj jest dokładnie podobnie. Zatrzymywanie się na teorii jest absolutnie niepożądane, tak? To znaczy trzeba im to pokazać, po prostu. I w tym celu najzwyczajniej w świecie pokazujemy, wyświetlamy, jak wygląda taki mail phishingowy i po prostu na przykład prosimy dzieciaki czy młodzież, żeby zdecydowali, czy to jest mail phishingowy, czy to jest mail autentyczny z banku, tak? Można zrobić tutaj takie absolutnie tak jak na innych przedmiotach. Możemy sobie zrobić na przykład burzę mózgów, tak? Możemy zrobić tutaj na takich przykładach pracy w grupach oczywiście, tak? I tak dalej. To jest oczywiście mail phishingowy. Proszę zobaczyć, że mBank przez S7 tutaj, S7UP.pl, coś takiego w ogóle absolutnie nie istnieje. Oprócz tego, baby, szanowny kliencie, tak, bank do nas już nie pisze, ale gdyby pisał, to wiedziałby, jak się nazywamy. No i oczywiście warto tutaj poruszyć te kwestie natury psychologicznej, to znaczy każdy phishing oparty jest o emocje, to są emocje albo do jakiego typu w zasadzie, związane albo ze strachem, albo z ekscytacją. Twój dostęp do serwisu transakcyjnego został tymczasowo zablokowany, tak?
I tutaj straszenie klienta oczywiście ma doprowadzić do tego, że kliknie on w ten link. Ten link absolutnie nigdy nie klikamy, ponieważ ten link nie prowadzi do właściwej strony mBanku. Na dodatek tego wszystkiego, co robią cyberprzestępcy. I to są takie szczegóły, o których też warto mówić. Mianowicie, ja nie wiem dokładnie, czy logo mBanku wygląda właśnie tak, ale zrobienie go w Canwie no, zajmuje sprawnemu człowiekowi kilka chwil. Więc pewnie można sobie to logo też ściągnąć z internetu. Oprócz tego dołączane są te informacje takie, które mają na celu, proszę zobaczyć to drobnym drukiem, prawda? Te informacje mające na celu uwiarygodnienie informacji zawartej w głównej treści maila. A poza tym, co jest też istotne, to nie wiem, czy Państwo zauważyliście, ale to też warto młodzieży mówić, że żyjemy w takim kraju, w którym jest mnóstwo instytucji o bardzo dziwnych i trudnych nazwach, tak? No bo jeżeli wiemy, czym jest na przykład urząd patentowy, no to jakaś tam wyższy urząd albo centralny urząd czegoś tam. No i żyjemy w kraju, w którym też nie sprawdzamy, czy te urzędy rzeczywiście istnieją, czy nie. Jeżeli coś jest napisane dużymi literami, jeżeli pojawia się właśnie jakaś siedziba, KRS i tak dalej, to proszę zwrócić uwagę, że my w to wierzymy niestety. Wobec czego tutaj istotne chyba też jest pokazywanie tych przykładów, które mają uczyć uważności. Tak, takiego skupienia i no, proszę zauważyć, tutaj też jest oczywiście taki mail phishingowy myipco.net, ale proszę zobaczyć, że nie ma kłódki oczywiście, to już jest to, co, przepraszam, to jest to co się otwiera, to niby strona banku, tak, która się otwiera po kliknięciu w link. Nie ma żadnej kłódki, ta kłódka kiedyś była zielona, już dzisiaj niekoniecznie jest zielona, ale nie ma informacji o szyfrowaniu w momencie logowania, ale proszę zobaczyć, że mamy takiego ptaszka, który nam sugeruje tutaj w prawym dolnym rogu, że oto informacja została zweryfikowana, że mamy bezpieczeństwo w IPCO, to oczywiście jest złudne, to jest strona absolutnie fałszywa, podstawiona i to są takie ćwiczenia, które warto raz na jakiś czas z dziećkami czy z młodzieżą praktykować. Proszę zobaczyć też, że czy to, co jest ważne, to to, że w tym rozumieniu phishingu, to to, że phishing dociera do nas nie tylko przez maile, ale przez SMS-y i przez wszystkie inne kanały komunikacyjne. No i tutaj oczywiście, jeżeli mamy jakieś takie alerty pogodowe, no to niczego się od nas nie wymaga, prawda? Nawet nie można odpowiedzieć na ten SMS. Natomiast jeżeli pojawiają się jakieś dziwne SMS-y, twoja przesyłka jest gotowa do odebrania, tak, wejdź na paczkomat, no to też warto na przykład młodzieży mówić, w jaki sposób działają paczkomaty i możemy to robić w szkole podstawowej po prostu, tak, że oto, żeby odebrać swoją paczkę z paczkomatu, nie musimy się logować nigdzie, nie musimy wykonywać żadnych czynności w zasadzie, poza tą, która łączy się z pójściem do tego paczkomatu. I to są takie drobnostki. Mówię o tym, aby skupiać się na takich szczegółach i być gdzieś blisko życia takiego codziennego, tak, żeby ta wiedza nie była oderwana od ich codziennego życia. Gdzie szukać informacji, tych przykładów, tak? No oczywiście taką stroną, którą bardzo serdecznie Państwu polecam, jest strona niebezpiecznik.pl.
prowadzona przez absolutnych profesjonalistów. To są osoby, które prowadzą wykłady, prowadzą szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa. No i powiedzmy sobie szczerze, że to jest główne źródło ich dochodów, tak? Natomiast prowadzą niebezpiecznie, prowadzą stronę trochę w formie takiego no, bloga chyba, gdzie można sprawdzić, można znaleźć mnóstwo przykładów, ale też sprawdzić. To znaczy, jeżeli sami Państwo otrzymujecie jakiś mail, który wydaje się Państwu nietypowy, dziwny, być może niebezpieczny, to warto oczywiście od razu spojrzeć na niebezpiecznik, ponieważ na przykład w tej części po prawej stronie pojawia się taki komunikat trwające ataki chociażby w Polsce bodajże i można sprawdzić, czy mail, który Państwo dostaliście rzeczywiście jest chociażby wynikiem cyberataku. Ale do pracy z dziećmi, z młodzieżą otrzymacie tutaj Państwo mnóstwo cennych, ważnych informacji, też takich informacji, które uzupełniają wiedzę, tak? No nie tylko Państwa, ale nie czarują się nas, trenerów również, tak? Więc ja na przykład korzystam i bardzo sobie chwalę, czytam te artykuły trochę jak książki o charakterze sensacyjnym, ale też właśnie dlatego, że można się w wielu sytuacjach po prostu no, zdziwić. Okej. I tak, tutaj pan Jacek pisze, że jest aplikacja na smartfony, tak, jak najbardziej. Bardzo dziękuję panie Jacku za to, że mi pan przypomniał, tak, dziękuję pięknie. Co jest kolejną taką ważną rzeczą w tym myśleniu o nauczaniu cyberbezpieczeństwa? To jest empatyzacja. To jest taka dziedzina, w której wejście w rolę, poczucie się jako sprawca albo jako ofiara jest dosyć istotne, tak? To znaczy to mogą być takie, nie wiem, zajęcia dotyczące tego, jak się poczułeś, że na przykład ktoś ukradł ci zdjęcie, na przykład wykorzystał to zdjęcie, zrobił z tego mem, tak? Oczywiście no, nie polecamy tych zajęć w klasach 1-3, ale już na przykład klasa 8 jak najbardziej, czy 7-8, tak, szkoła średnia jak najbardziej. I w tej empatyzacji chodzi o to, żeby oni sobie jakby uświadomili, co się dzieje, gdy staje się ofiarą na przykład, tak? I tutaj bardzo fajnym takim tematem, ciekawym jest w ogóle temat wycieku danych. Tutaj podałam trzy przykłady z 2011, 2018 i z 2021 roku. Tych takich no, bardzo znanych, proszę zobaczyć, portali, tak? Mówi się o tym, że prawie rok temu wyciekło 1,5 miliarda danych użytkowników Facebooka. To był taki bardzo słynny i spektakularny atak. Potem wszyscy sprawdzali, czy ich adres mailowy gdzieś tam się właśnie nie pojawił w przestrzeni. Ale powiem Państwu dlaczego. Dlaczego warto w ogóle mówić tutaj o tych wyciekach i spróbować ich trochę zempatyzować. Dlatego, że jak mówię na przykład na zajęciach, że Twój adres mailowy, tak, został, czy może zostać skradziony. No to powiem Państwu, jak reagują dzieci i młodzież. Mówią, no i co z tego? No i co mi zrobią? I tutaj warto mówić o konsekwencjach, tak, tego wycieku danych. Dlaczego? O takich najprostszych, tak? To znaczy, dlaczego
na przykład nie chcemy dostawać niechcianych reklam, dlaczego nie chcemy dostawać uciążliwego spamu. Do czego może komuś posłużyć nasz adres mailowy chociażby, tak? No na przykład do zakładania kont na różnych portalach, tak? I może służyć również do tego, że nie wiem, ktoś tam zniszczy reputację. Najrozmaitsze rzeczy tu się mogą wydarzyć. I cały czas jakby mówię o takim duchu niestraszenia ich, ale spokojnego tłumaczenia konsekwencji. Co się stanie, gdy, prawda? Takie jakby empatyzowanie. Można też pójść taką drogą, której absolutnie nie polecam w szkołach podstawowych, ale już praca z 18-19-latkami, czyli z ludźmi w zasadzie no, dorosłymi zgodnie z prawem i praca z no, osobami czy ze studentami, z osobami dorosłymi, jak najbardziej. To są takie ćwiczenia, które mają dać trochę do myślenia. Na przykład a propos phishingu, można im dać takich kilka, dzieląc na grupy, tak? Można dać kilka zasad dobrego hakera, czy atakującego, czy cyberprzestępcy i można dać im, proszę zobaczyć, persony. I chodzi o to, żeby stosując te zasady, popracowali sobie na tych personach i, uwaga, skonstruowali mail phishingowy do kogoś, do którejś z tych czterech osób. Oczywiście mówię też bardzo wyraźnie, że ćwiczenie jest trudne i przeznaczone dla osób dorosłych, świadomych, ponieważ dzieci ze szkoły podstawowej, no raczej nie zachęcałabym do tego, żeby się wcieliły na 10 minut w taką osobę atakującą. Natomiast osoby dorosłe już tak. Dlaczego? Dlatego, że konkluzją tutaj takiego ćwiczenia powinno być stwierdzenie, no jeżeli zostawiacie ślady w sieci, tak, jeżeli zostawiacie zbyt dużo informacji o sobie, jeżeli rozrzucacie zdjęcia w sieci, ich nie zabezpieczacie, jeżeli chwalicie się swoim bogactwem na przykład i tak dalej, to zobaczcie, jak łatwo jest was zaatakować. Jak łatwo uderzyć w taką waszą czułą strunę na przykład, tak? Ja nie boję się takich ćwiczeń, przyznaję szczerze i muszę powiedzieć, że to jest ćwiczenie, które w klasach na przykład maturalnych wychodzi bardzo dobrze, ponieważ wtedy młodzież mówi tak, ojej, a ja na przykład gdzieś tam zostawiłem wiadomość o tym, tak, albo zostawiłam wiadomość o tym i tak dalej, i tak dalej. I jeżeli sobie to młodzież uświadamia, to w tym momencie jakby zdaje sobie sprawę z tego, jakie to niesie za sobą konsekwencje. O tej oszczędnej gospodarce danymi jeszcze też za moment powiem. Ale metodą, która się zawsze sprawdza, jest oczywiście nauka przez opowieści i przez storytelling. Jak wiecie Państwo, storytelling, podobnie jak Kahoot już jest trochę przestarzały, już coraz mniej nauczycieli i nauczycielek, edukatorów korzysta z Kahoota, ale być może jak Państwo pamiętacie, jak to ileś lat temu Kahoot wchodził, to niezależnie od tego, czy pracowaliśmy z osobami dorosłymi, czy z dziećmi, to wszyscy niezwykle się cieszyli tym narzędziem. I tak samo jest ze storytellingiem, to znaczy, jeżeli pozwolimy młodzieży opowiadać, tak, jeżeli damy im takie narzędzie w postaci storytellingu, które jest znane nam ludzkości od czasów prehistorycznych, to znaczy ludzie opowiadali sobie mity, opowiadali sobie historie, przekazywali sobie opowieści z pokolenia na pokolenie i my mamy taką wewnętrzną potrzebę opowiadania.
I to jest taka aktywność, która naprawdę się niesamowicie sprawdza, szczególnie wtedy, kiedy też damy dzieciakom takie zasady tworzenia storytellingu, tak? Że ta opowieść czy ta historia musi być komunikatywna, musi mieć jakiś suspens, czyli musi się zmieniać napięcie, zwiększać to napięcie, tak? Należy stosować te triki, które przyciągają uwagę słuchaczy, ale też powinna mieć wyrazistego bohatera czy wyrazistą bohaterkę. To jest coś, w co młodzież, dzieci, dorośli angażują się fantastycznie i uwielbiają opowiadać, tak? I być może dobrym pomysłem jest to, że takie tworzenie na przykład fabuł filmowych, tak? Ja tu napisałam sobie taki temat ogólne cyberbezpieczeństwo, ale Państwo zajmując się cyberbezpieczeństwem możecie sobie na przykład wybrać jakiś tam taki drobny temat, czyli na przykład właśnie albo phishing, albo korzystanie z Wi-Fi, albo bezpieczne hasła, tak? Zapewniam też Państwa, to pewnie wiecie ze swojej praktyki, że ile będzie grup na sali, tyle będzie różnych historii, niezwykle ciekawych, emocjonujących. To jest wciąż coś, co nas, dorosłych, ale też dzieci, no niezwykle angażuje. Dalej, bo widzę, że zostało mi tak niewiele czasu, to warto mówić też o tym, że w ogóle kompetencje cyfrowe, kompetencje medialne, to jest świetny obszar do rozmawiania z dziećmi, młodzieżą o systemie wartości. Trochę żyjemy w takich czasach, że mało z nimi rozmawiamy jednak mimo wszystko o tych systemach wartości. My je pewnie kształtujemy, tak? Ale dlaczego o systemach wartości? Dlatego, że na biologii, matematyce, fizyce czy chemii, te dzieci nie dowiedzą się o tym, że prywatność stanowi wartość. Oczywiście nie oznacza to, tak jak cały czas podkreślam, że te przedmioty są nieistotne, są bardzo istotne, ale nie ma specjalnie przestrzeni tutaj do tego, żeby o tych wartościach mówić, tak? I warto mówić młodzieży i dzieciom, że żyjemy w tej kulturze obrazu, tak? Że żyjemy w kulturze, w której ludzie zamiast czerpać przyjemność z oglądanego obrazu czy z witanego człowieka, no po prostu koncentrują się na robieniu zdjęć i wrzucaniu ich do internetu. I że to oszczędne gospodarowanie zdjęciami, informacjami o sobie, tak, nie gwarantuje nam pełnego bezpieczeństwa, ale z całą pewnością to jest tak, że to oszczędne gospodarowanie danymi sprawia, że możemy czuć się trochę bardziej bezpieczni w sieci, prawda? Więc uczulanie młodzieży na to, że nie każdym wydarzeniem z życia trzeba się dzielić. Nie każde zdjęcie w sieci, no, szczególnie wtedy, kiedy nie zamykamy swojego profilu i wtedy, kiedy wrzucamy zdjęcia z geolokalizacją, bo na przykład biegamy z jakąś aplikacją, tak, nie powoduje to absolutnie naszego bezpieczeństwa. I tutaj ta praca na wartościach, kształtowanie tych wartości jest niezwykle ważne, tak? Już kończę, Mario, jeszcze mi chwileńka została. Proszę, Magosiu, tylko tak chciałam Ci na chwilę przerwać, na sekundę. Chciałam tylko powiedzieć, że my nagrywamy to webinarium i w razie gdyby ktoś musiał uciekać, to oczywiście nie ma problemu, a nagranie będzie dostępne, a my troszeczkę przedłużymy, skoro jeszcze zostało nam trochę materiału i jest jeszcze pytanie, także
już Ci oddaję głos. Dzięki. I warto tutaj, jakby przechodząc już od tych zdjęć, mówić dzieciakom o tym, czym jest cyfrowy ślad. Czyli cyfrowy ślad jest taką informacją na temat naszej aktywności w sieci, prawda? I że te cyfrowe ślady oczywiście, no to jakby cyfrowe ślady dzielimy no, na trzy takie podgrupy, na te, które zamieszczamy automatycznie, na te, które w zasadzie nie my, tylko na te, które są zamieszczane automatycznie, na te, które pojawiają się półautomatycznie, ale też na te, które zamieszczamy samodzielnie. Czyli w tym kontekście prywatności warto im mówić o statusach na portalach społecznościowych, tak, że no nie zawsze musimy informować całego świata, że jestem w związku z Zuzanną albo z Mariuszem, tak, że to jest nasza prywatna sprawa. Przepraszam. Warto też zwracać uwagę na to, że wpisy na forach internetowych, tak, to nie są informacje, które trafiają do dwóch czy trzech osób, tylko mogą je przeczytać wszyscy, tak, i tak dalej, i tak dalej. Więc chodzi o to, aby młody człowiek przejął kontrolę w ramach ochrony swojej prywatności nad tym, co udostępnia w sieci. I warto też po prostu mówić im o tym, że te informacje, które raz znajdują się w sieci, pozostają tam na zawsze. To znaczy, krótko mówiąc, sieć absolutnie o niczym nie zapomina. I też trochę się uśmiecham, ale jeżeli Państwo przeczytaliście albo przeczytacie Szamałka, to tam powiem, ponieważ autor współpracował rzeczywiście z ludźmi zajmującymi się cyberbezpieczeństwem, no to tam znajdują się konkretne przepisy, jak odkopać informacje, na przykład sprzed 10 lat, prawda? Są programy, które na to pozwalają, to też, żeby była jasność. I zbliżając do samego końca, ostatnia rzecz, z którą Państwo możecie się spotkać, to są trudne tematy. I jak sobie myślałam, przygotowując się do tego webinaru o trudnych tematach, które porusza młodzież, to myślałam o dwóch obszarach. Pierwszy obszar, który pojawia się, proszę Państwa, zawsze, to jest próba zaszokowania prowadzącego. I najczęściej to wygląda w taki sposób, że pojawiam się na zajęciach na przykład i sobie rozmawiamy, że tam czegoś nie wolno, a coś można, prawda? Jakby bawimy się z tymi dzieciakami w szkole podstawowej, po czym nagle jakieś dziecko wypala i mówi tak, proszę pani, a ja to widziałem film pornograficzny, albo proszę pani, ja to byłem w głębokim internecie, tak? No i oczywiście pytanie, jak na to reagować. Z moich doświadczeń wynika to, żeby też była jasność, że to się pojawia najczęściej u małych dzieci, ale mogą Państwo też trafić na taką grupę nastolatków. Jak reagować na taki trudny temat, tak? On przede wszystkim zostaje wywołany przez dzieciaki, żeby zwrócić na siebie uwagę, żeby wyróżnić się w grupie. Bardzo często są to tematy podnoszone wtedy, kiedy na przykład pani wychowawczyni, pani nauczycielka wyszła do toalety na chwilę, tak? Jesteśmy sami, więc oni mogą trochę zabłysnąć. To jest jakaś próba budowania swojego autorytetu w grupie. Ale co jest istotne, to to, żeby tych tematów nie zbywać. To znaczy wtedy, kiedy dziewięciolatek mówi, że dostał się do głębokiego internetu, to zadaje pytanie, ale powiedz mi, jak ty to zrobiłeś, bo ja na przykład nie umiem. I w tym momencie następuje taka trochę konsternacja, dzieci się wycofują i tak dalej, ale chodzi o to, żeby nie pozostawiać tych pytań bez jakiejś reakcji, tak?
No nie będę ukrywać, że w zasadzie pojawia się to na wszystkich zajęciach, więc Państwo pewnie też to czeka. Ale druga rzecz w tych trudnych tematach to jest konieczność dostarczenia młodzieży informacji. I też zdarzają się takie grupy, które są po prostu ciekawe i chcą wiedzieć i są dociekliwe, ponieważ tutaj pani Urszula pisze o kontaktach z rodzicami, ponieważ właśnie rodzice im o tym nie mówią. Rodzice nie rozmawiają z dziećmi na temat cyberzagrożeń, tak, i tego, co się może stać. Większość rodziców chyba również nie ustawia żadnej kontroli rodzicielskiej, tak mi się przynajmniej wydaje, co oznacza mniej więcej tyle, że oni chcą wiedzieć, jak to się dzieje, chcą znać jakiś mechanizm, tak, i po prostu pytają. I mogą Państwa zapytać o tematy właśnie trudne, czyli takie tematy, no, proszę zauważyć, związane z brutalnością, tak, bo to też jest cyberzagrożenie, to znaczy narażanie dzieci na różnego rodzaju obrazy czy treści, z którymi nie powinny mieć styczności, tak? Kontakt z pornografią, patostreaming i tak dalej. To są wszystko kwestie, które mogą pojawić się na zajęciach. I one mogą się pojawić w takim najmniej oczekiwanym momencie jakby, tak? I na to Państwo też powinniście być gotowi. Nie będę tutaj okłamywać, że one się nie pojawiają, bo się pojawiają. Warto zapoznać się z takimi informacjami, czym jest child grooming, czym jest na przykład sexting, tak? Ponieważ młodzież, szczególnie w szkole średniej, może chcieć to wiedzieć po prostu, tak? Więc tak to mniej więcej wygląda. Gdzie, proszę Państwa, szukać najfajniejszych materiałów, informacji? Oczywiście w Centrum Cyfrowym, które to w tej chwili stało się takim oczywiście liderem edukacji cyfrowej i medialnej, ale też, proszę Państwa, mamy inne organizacje, których materiały są wartościowe i warto do nich zaglądać. To jest Fundacja Panoptykon. Tam mamy niezwykle ciekawe artykuły, zagadnienia, NASK, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Fundacja Orange, czy Fundacja Nowoczesna Polska na przykład. No jak Państwo widzicie, królują NGOsy, więc bardzo Państwu serdecznie polecam nie tylko scenariusze, ale też w ogóle materiały edukacyjne, które sprawdzą się z całą pewnością w Państwa codziennej praktyce szkolnej, dydaktycznej, wychowawczej. Okej, to z mojej strony chyba wszystko, ale tutaj Maria powiedziała, że jakieś pytania się pojawiły, tak? Tak, pojawiły się pytania. Głównie dotyczące właśnie rodziców i jakby ich kontaktu z dziećmi i również takie ciekawe pytanie na temat wpływu, jaki mogą mieć dzieci na decyzję rodziców dotyczącą zgody na udostępnienie ich zdjęć. Rozumiem, że na przykład na profilu szkoły czy przedszkola. Także przekazuję to pytanie do Ciebie. Ale chodzi, czy dobrze zrozumiałam, chodzi o zgodę dzieci, tak, na decyzję rodziców. Tak, tak. Jaki wpływ mogą mieć dzieci na decyzję rodziców dotyczącą zgody na udostępnienie ich zdjęć, dzieci, na platformach internetowych szkół? Proszę Państwa, no, smutna rzecz, no w zasadzie z tego typu tematami jest jak ze wszystkim innym, to znaczy chodzi o relacje między dziećmi a rodzicami. W tym sensie, że wiecie Państwo, no już dawno temu Jacek Pożarski, profesor Jacek Pożarski udowodnił, że
hejt nie bierze się z sieci, tylko bierze się z pewnych uwarunkowań poza siecią, tak? A te emocje są w sieci. I to, co dzieje się w domu, no to dzieje się w domu, to znaczy w tym sensie, że co można zrobić tak technicznie? Proszę Państwa, podczas spotkania z rodzicami, kiedy oto no takie pierwsze spotkanie, tak, na początku roku szkolnego, kiedy rodzice mają taką zgodę, mają udostępnić tę zgodę albo nie, to po prostu najgorszą chyba rzeczą, jaką można zrobić, jest popychanie rodziców do szybkiego działania. Czyli tego, że rodzice już w tej chwili na kolanie muszą tę zgodę dać, bo jest właśnie spotkanie i tak dalej. Ja znam szkoły, które praktykują zupełnie inne rozwiązania, czyli chodzi o to, aby rodzice zabrali tę zgodę do domów i żeby porozmawiali ze swoimi dziećmi. Oczywiście, że nie mamy takich badań, ile to procentowo działa, a na ile nie, ale chodzi o to, żeby powiedzieć rodzicom, że to są wizerunki ich dzieci i że dobrze by było, żeby dzieci miały wpływ na te decyzje właśnie, tak? Zachęcać rodziców do tego, żeby pytały dzieci. I chyba nie ma innego sposobu na to, żeby zachęcić do rozmowy, do dyskusji i tak dalej, i tak dalej, tak? Znaczy, no, najgorsze jest takie popychanie. No ale też jakby niestety w polskiej szkole pokutuje to, że zebrania z rodzicami no bardzo często ograniczają się tylko do tych spraw klasowych, prawda? Że tam mówi się o sprawach klasy, szkoły i tak dalej. A na spotkania, które są organizowane przez dyrektorów czy dyrektorki dla rodziców, dedykowane rodzicom, najczęściej przychodzi garstka osób. Niestety żyjemy w takich czasach, więc dla rodziców Państwo niestety macie mniejszy wpływ, ale to, co Państwo możecie robić, to po prostu rozmawiać i tyle, tak? Nie. Chciałam jeszcze dodać w tym temacie, ja tutaj powyżej wkleiłam link dotyczący z kolei też tego, że instytucje często zapisują w swoich regulaminach, że zgoda na uruchomienie wizerunku jest wymagana, jeśli dziecko ma brać udział w jakiejś aktywności. I tutaj w tym artykule jest napisane, że jest to bezprawne i też nie ma mocy prawnej. To znaczy na to też warto zwrócić uwagę jako instytucja, że nie można, to znaczy, że nie można w ten sposób wymuszać tej zgody rodziców, ani też osób dorosłych. Że ta zgoda musi być niezależna, to znaczy uczestnik biorąc udział w naszym wydarzeniu ma prawo zgodzić się lub nie i to nie wyklucza go z uczestnictwa, także to wydaje mi się też istotne. A tutaj jeszcze, przepraszam Cię, bo tutaj pani Renata napisała, że nauczyciel ma poprosić, żeby dziecko wyszło z kadru, bo nie ma zgody. Nie. My mamy dwa zagadnienia. Jedno zagadnienie to związane z robieniem zdjęć, na przykład klasowych, a druga rzecz to udostępnienie na przykład na stronie internetowej szkoły, tak? To jakby są dwa odrębne zagadnienia. Proszę też pamiętać, że są też rodzice, którzy sobie absolutnie mogą nie życzyć ze względu na przykład na wykonywaną pracę, tak? Rodzice, którzy pracują w jakichś służbach i tak dalej, i tak dalej. No, to są rodzice, którzy nigdy nie wyrażają zgody na to, aby publikować zdjęcie, na którym znajduje się jego dziecko. My też w centrum cyfrowym stosujemy taką metodę na przykład przyklejania naklejek na komuś na ramię. Jeżeli ktoś się nie zgadza, żeby fotograf czy osoba fotografująca wiedziała, po prostu ta osoba jest oznaczona w ten sposób i wtedy wiadomo, że tej osoby, twarzy tej osoby na zdjęciu ma nie być. Ale musimy już zmierzać naprawdę do końca. Także ja wysyłam na czacie jeszcze link do strony z certyfikatem, na której pojawi się też nagranie z tego spotkania oraz prezentacja wykorzystana przez Małgorzatę Bazan i przygotowana.
I również jeśli nie zamkną Państwo okna z click meetingiem, to na tę stronę zostaną Państwo przekierowani i tam wszystkie informacje na temat dzisiejszego webinarium i też ubiegłych webinarium i zeszłorocznych webinariów można znaleźć. Bardzo Ci dziękuję, Małgorzato. I dziękuję pięknie za liczną obecność wszystkim uczestnikom i uczestniczkom. Dobrego dnia. Dobrego dnia, dziękuję.